Witajcie, Forum de Bell Tolls, najlepsze riffy. Osobno zrobiłem riff z intra. Motyw dość prosty, teraz jest też motyw z intra, też riff z intra, nad którym trzeba popracować. Dość już jest trudny, ale damy radę. Uwaga, jak to leci. No, tu już nie jest tak prosto jak w tym pierwszym riffie, w pierwszej części intra. Tutaj mamy grane wszystkie te power chordy ósemkami. 8 jest ich w takcie. No to może to nawet znowu nie jest istotne. Jest istotne, ale powiedzmy, no, żeby to zagrać, to warto wiedzieć, jakie to są te power chordy. One są grane zwykle właśnie trzydźwiękowe. Można też grać na dwudźwiękowo, czyli dwudźwiękowe te power chordy. Zagram to jeszcze wolno i zaraz wyjaśnię, jak to idzie. Można się tak zapętlić, nie? Tak, ale właśnie, no, jak to wygląda? Bo po prostu gramy tak, na najgrubszych strunach. 3, 5, 2, 4, 1, 3, 0, 2. Takie jest progresja, tylko zaczynamy od 0, 2. Zaczynamy tak. 0, 3, 2, 1. O, możemy na pojedynczych dźwiękach. 0, 3, 2, 1 na najgłębszej. 0, 3, 2. Co mi to zagrane? 3 razy. Tak, a później jak się wracamy, to jest 0, 2, 3. Różne są źródła, bo jedni grają troszeczkę inaczej. Ja akurat gram ten motyw w tym właśnie, że 0, 0, 2, 3. I ostatni power chord to jest na piątej strunie 0, na czwartej 2, na trzeciej 2. Tak to idzie. Ten motyw jest dużo razy zagrany. On jest jeszcze poprzedza zwrotkę. W każdym razie jest bardzo, naprawdę bardzo fajny. No myślę, że warto się też tego nauczyć, połączyć go z tamtym riffem, który też zrobiłem właśnie osobno. I grać te dwa riffy. To jest power wtedy. Power i jazda. Dobra, dzięki za uwagę, papatki.